Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie dzisiaj na kolejnym wykładzie towarzyszącym wystawie Przesilenie malarstwo północy. Dzisiejszy wykład poprowadzi i przygotował dla Państwa Jan Strumiło. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pana Jana Strumiło mogą Państwo znać tutaj przede wszystkim jako projektanta naszej wspaniałej wystawy, o której pewno też będzie kilka słów na początku. Pan Jan Strumiło, czyli architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego projekt dyplomowy Dobra Drewniana zdobył nagrodę imienia Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Absolwent Politechniki Federalnej w Zurychu, stypendysta Oslo of Architecture and Design. Dzisiejszy wykład będzie właśnie poświęcony architekturze skandynawskiej. Na koniec oczywiście będzie możliwość zadawania pytań, do których serdecznie zachęcamy, a teraz oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Ja tutaj może najpierw włączmy, tak? Włączyć to. Otworzę tutaj. I tutaj ja tutaj proszę. Tu? Mhm. Może ja pomogę. Dobra, proszę bardzo. Okej, udało się. Dziękuję. Teraz jeszcze jak to się przedstawia? O, jest, wszystko działa. Jeszcze trochę przesunę mikrofon, żeby było lepiej słuchać. Także witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem bardzo wdzięczny, mogąc być tutaj i przemawiać do Państwa. Dziękuję za liczne przybycie i przeznaczenie czasu na ten wykład. Dlaczego tutaj się znajduję? Oczywiście przede wszystkim dlatego, że powierzono mi odpowiedzialną rolę zaprojektowania aranżacji wystawy Przesilenie malarstwo północy 1890-1910. I z tego miejsca przede wszystkim chciałbym podziękować po raz kolejny kuratorom, czyli Wojtkowi Głowackiemu i Agnieszce Bandyńskiej za wybranie moich usług i zaproszenie mnie do tego ekscytującego wydarzenia. No i oczywiście nie sam zajmowałem się tym skomplikowanym, dużym projektem, tylko w zespole. Zrobiliśmy projekt w 4 osoby i oprócz mnie za projekt odpowiedzialne były też architektki Zofia Zatorska i Marta Szczepańska, które widać tutaj z prawej strony, i projektantka grafiki Helena Wierzbowska. Także im też chciałbym bardzo podziękować, bo bez nich ten wysiłek na pewno nie mógłby zaowocować takim efektem, jaki Państwo mogliście oglądać na wystawie. Ale jeszcze muszę wcześniej, zanim przejdę do właściwej części wykładu, zacząć od przeprosin, i to podwójnych. Dzięki uprzejmości pana Tadeusza Lange, który napisał do mnie wiadomość, dowiedziałem się, że popełniłem podwójny błąd w ogłoszeniu o wykładzie. Po pierwsze dlatego, że napisałem tam, że będę mówił o, będę się odnosił do kościołów masztowych. Pan Tadeusz zwrócił uwagę, że właściwie prawidłowa nazwa to są kościoły słupowe. Ja sobie tak przetłumaczyłem z angielskiego na własny użytek, nie zapoznając się z odpowiednią literaturą, więc mogłem Państwa wprowadzić w błąd, co przepraszam, a panu Tadeuszowi dziękuję. A drugie przeprosiny dotyczą już mojej własnej odpowiedzialności w sformułowaniu tytułu wykładu,
który dotyczy architektury skandynawskiej, innowacja na fundamencie tradycji, ale jest rzeczą jasną, że opowieść o architekturze skandynawskiej no, bardzo trudno jest zamknąć w 60 minutach, które mamy dostępne. I w ogóle trzeba może zacząć od definicji tego, czym jest Skandynawia. Więc ja powinienem był być może sformułować to w ten sposób, tak jak sformułowano to w tytule wystawy, że będę mówił o architekturze krajów północy i to wybranych. Dlatego, że formalnie do Skandynawii, oprócz Danii i Norwegii i Szwecji, zalicza się jeszcze Islandia. O Islandii niestety nie za wiele mam dziś do powiedzenia, ale za to będę mówił jeszcze o Finlandii, która formalnie do Skandynawii nie należy. Także to rozgraniczenie i rozróżnienie między krajami północy a Skandynawią jest istotne. Także tak jak powiedziałem, znajduję się tutaj jako projektant aranżacji wystawy, ale tak się złożyło, może przypadkiem, a może nieprzypadkowo, że miałem epizod i to poważny wizyty powtarzalnej bytności w Skandynawii. Tak jak tutaj powiedziano, między 2013 a 2016 rokiem byłem stypendystą Uczelni Architektonicznej w Oslo, a w skrócie AHO, to jest Architectural Design Hochschule i Oslo. Ja niestety bardzo słabo mówię po norwesku, więc przepraszam wszystkich, którzy mówią dobrze za kaleczenie języków skandynawskich, ale byłem szczęśliwym uczestnikiem tego niezwykłego programu, który umożliwił mi prowadzenie badań nad bardzo interesującym mnie zagadnieniem architektonicznym. To były badania architektoniczne, które dotyczyły wielokondygnacyjnych budynków drewnianych. To jest taki bardzo innowacyjny element. Podobno teraz, jeżeli rzucić kamieniem gdzieś w okolicach Wydziału Architektury, to na 90% trafi się w jakiegoś badacza wielokondygnacyjnych budynków drewnianych. Ale także to jest bardzo popularne, wiele osób się tym interesuje, bo jest to po prostu niesamowicie ekscytująca tematyka. I ja tym właśnie się zajmowałem i przy tej okazji mogłem spędzić dużo czasu właśnie w Oslo i podróżować po krajach skandynawskich w tej z powrotem i odwiedzić różne ich zakątki. Także tak jak wspomniałem, oprócz tego, że studiowałem architekturę, no siłą rzeczy zetknąłem się też ze społeczeństwem i obyczajami głównie Norwegów. I tutaj na tym zdjęciu pokazuję taką scenę, która uderzyła mnie niezwykle. To jest 17 maja, to jest Narodowym Świętem Norweskim i w Parku Zamkowym, czyli w centrum Oslo, odbywa się wielka parada wojskowa. Król pozdrawia swój lud z balkonu, a ludzie masowo wychodzą w taki piękny dzień. I są ubrani w bardzo dziwny dla mnie przynajmniej sposób. Mianowicie mnóstwo tych osób zakłada na siebie bunad, czyli strój ludowy. I byłem świadkiem wielokrotnie, w zdumiewający sposób, że ten bunad funkcjonuje, czyli całkowicie ludowy strój, funkcjonuje jako oficjalne ubranie galowe przy niejednej okazji, nie tylko jest to kostium zakładany na ten dzień specjalny królewski, ale też się zakłada go na śluby. Na przykład studenci w mojej uczelni zakładali go na egzaminy, wręczenia dyplomów. I to jest coś pięknego, co mnie uderzyło jako coś bardzo dziwnego, czego ja nie znałem. To jest jakiś stosunek do tradycji, zupełnie różny od tego, który ja znałem z Polski. Nie byłem świadom tego, że to może tak być celebrowane. Także to, ponieważ według niektórych, na przykład według Jacques'a Herzoga, takiego szwajcarskiego architekta, architektura jest, można ją porównać do ubrania, prawda? My też określamy w ten sposób swoją osobowość, zakładając jakieś ubranie, wysyłamy w ten sposób jakiś przekaz na zewnątrz, to korzystając z tej paraleli można też wskazać na jakieś podobieństwo między stosunkiem Norwegów do tego sposobu ubierania, czyli jakiegoś docenienia i wykorzystywania tradycji w stroju, do ich stosunku do architektury.
Tutaj widać oczywiście wybrane obrazy, które można obejrzeć na galerii na górze. To są oczywiście obrazy z przełomu wieków, ale charakterystyczne jest to, że widać na nich sceny czy widoki, których część architektoniczna właściwie się nie zmieniła. Można bardzo powszechnie zobaczyć bardzo podobne scenki w różnych miejscach tych krajów, w których się znajdowałem, czyli w Finlandii, w Norwegii, w Szwecji. W Danii może mniej, bo tam nie była tak powszechna ta charakterystyczna czerwona farba, o której jeszcze powiem, ale na pewno przez ostatnie 100 lat nie tak wiele się zmieniło w kształcie i kolorze zabudowy wiejskiej przestrzeni krajów skandynawskich. To jest istotne, że mówię o wiejskiej przed miejską, dlatego że w tych krajach duża część kultury i życia odbywa się właśnie nie w mieście, lecz w gospodarstwach wiejskich, na wsi i w otoczeniu przyrody, w bliskim kontakcie z naturą. I to jest na przykład widok z miasta Fiskars w Finlandii, miejscowości, wioski Fiskars, który widać typowy dom pokryty pionową drewnianą szarówką pomalowaną na ten wszechobecny w krajach skandynawskich tak ciemnoczerwony kolor. Ten kolor jest to kolor specjalny. Nosi on nazwę czerwień z falun, czyli faluret. Ja próbuję mówić po szwedzku, ale to jest niedoskonałe, ponieważ wymawiam za dużo spółgłosek. Szwedzi w ogóle właściwie mówią same spółgłosek. To jest bardzo trudne do naśladowania. Ta czerwień z falun jest nadal wykorzystywana, cały czas stosowana i to jest żywa bardzo tradycja. A historia tego koloru jest bardzo interesująca. Mianowicie w kopalni rud metali w Falun w Szwecji przez wieki nagromadziła się ogromna ilość odpadu, który był takim miałem z tej rudy i wyciekały z niej zmieszane z wodą właśnie tego rudego koloru jakieś wycieki, z których ktoś pomysłowy zrobił farbę i to miało miejsce już około XVI wieku. I farba ta klasyczna farba czerwień z falun może występować w różnych odcieniach od czerwieni do czerni i w różnych okresach historycznych różne odcienie tej farby były w modzie. W każdym razie w tej chwili to jest jakiś taki ustandaryzowany kolor i można ją łatwo konserwować, można łatwo odmalowywać te domy. I nawet te odcienie żółci i zieleni, które teraz znamy, one są w jakiś sposób też produkowane z tychże tlenków, które są falą pozyskiwane. Ona jest mieszana tradycyjnie z takim klejem mącznym i z różnymi innymi składnikami, gotowana i ten kolor pojawia się wszędzie. To ma oczywiście też do czynienia z burzliwą historią wpływów wzajemnych tych państw, które znamy w obecnym kształcie. Teraz tam jest oczywiście pokój i współpraca. Skandynawia działa łącznie z Finlandią jako taka jedna spójna część Europy, która sobie żyje w pokoju, ale wcześniej jedne kraje okupowały inne, najeżdżały i to przenikanie kulturowe często miało nie taki pokojowy charakter jak teraz, tak? Czyli to nie zawsze była taka wspólnota oparta na pokoju i współpracy, tylko czasem te wpływy kulturowe były znacznie, znacznie bardziej brutalnie sprowadzane. Tutaj widać domek w okolicy Göteborga, też dokładnie ma te same charakterystyczne cechy, czyli spadzisty dach, najczęściej dwuspadowy, szalówka pionowa, wykończenia białe i charakterystyczna czerwień z falu. To jest akurat domek letni, czyli to jest tak zwany drugi domek
To jest istotne też pojęcie w architekturze, przynajmniej w Norwegii, ja się z tym zetknąłem, tam jest charakterystyka, statystyka niesamowita, polegająca na tym, że prawie wszyscy mają dwa domy, co najmniej dwa domy. Drugi dom to jest właśnie dom letni, czyli też dom wakacyjny, oni to nazywają hytta. I taka hytta to jest taki właśnie mały domek gdzieś w naturze, do którego się wyjeżdża przy każdej możliwej okazji. To może być w lecie, ale może to być też w zimie, po prostu żeby pojechać na weekend i posiedzieć przy kominku. Także nie dość, że ludzie mieszkają w miastach, w domach, które częstokroć są pomalowane na czerwono, to jeszcze tych domów jest więcej, bo częstokroć są one zdublowane w postaci tych domków letnich. Także, tak jak wspomniałem, kultura budownictwa i architektura krajów skandynawskich, Szwecji i Norwegii, ona jest oparta o społeczeństwo z gruntu wiejskie, tak? Czyli oparte na o bogate chłopstwo, które rozwijało, które mogło się swobodnie rozwijać i jakby w swoich gospodarstwach budować je w sposób, powiedzmy, że żyli w nich dostatnio. I nadal to widać. Budynki gospodarskie są zadbane często na równi z głównym domostwem i są regularnie odmalowywane. Dlatego, że drewno, które jest głównym materiałem budowlanym w krajach skandynawskich, wymaga okresowej konserwacji i ta farba z falun, inne farby również wymagają cały czas odnawiania powłoki malarskiej. Dlatego też te budynki, które tam możemy pomalowane oglądać, doskonaleć często wytrzymują wiele set lat. To jest zdjęcie, które bardzo lubię. Zrobiłem je w Oslo, w Folkesmuseum. Folkesmuseum to jest takie muzeum pod otwartym niebem. Zajmuje ono bardzo piękną część Oslo. To jest na takim półwyspie Bygdøy, na którym król ma również swoje własne gospodarstwo rolne. Tam są zwierzęta i trochę pól i oczywiście taki rodzaj pałacu, ale kluczowe jest to, że król Oskar w XIX wieku postanowił założyć tam takie właśnie muzeum pod otwartym niebem, gdzie zgromadził pomniki architektury i różne elementy architektoniczne zebrane z Norwegii. Niewiele osób wie, że w ten sposób powstał pierwowzór czegoś, co nazywamy obecnie skansenem. Skansen to był wzorowany na tym właśnie muzeum w Bygdøy. Tak nazwał to założenie założyciel podobnego przedsięwzięcia w nieopodal Sztokholmu. Czyli oryginalny skansen, to założenie koło Sztokholmu, które dało swoją nazwę wszystkim skansenom obecnie, było wzorowane na tej farbie królewskiej w Oslo. Także tutaj widać ten charakterystyczny kolor czerwony nałożony na szalówkę, która już wielokrotnie była uzupełniana i naprawiana. Także elementem tradycji skandynawskiej jest jak wiele badań twierdzi, ta kultura jest ufundowana na biedzie, która wymuszała na ludziach rozwiązania, dbałość, odnawianie cały czas starych rzeczy, nie wyrzucanie, znajdowanie wtórnego zastosowania dla każdej możliwej rzeczy. I tak jak inne kultury oparte na, które wyszły z ubóstwa, tak jak na przykład Szwajcaria czy Japonia w dużej mierze, jest to kultura, która drogą oszczędności i takiej dbałości o najdrobniejsze rzeczy wydobyła się z ubóstwa i teraz jakby te wszystkie kraje należą do najbogatszych. Wiąże się to właśnie z wartościami, które zostały wykute w czasach tego ubóstwa.
Także tutaj pokazuję jeszcze ciekawy bardzo obiekt. To jest też element, to też jest zdjęcie z Bygdoj, z Folke z muzeum. To jest tak zwany loft, czyli taki spichlerz norweski. To był najcenniejszy budynek w obejściu, nieogrzewany, często bardzo rzeźbiony. I służył on składowaniu często drogich rzeczy, a oprócz tego mieścił pomieszczenia gościnne na górce. I według Christiana Norberga Schulza loft obok kościołów słupowych, czyli tych charakterystycznych norweskich kościołów, to jest najważniejszy wkład Norwegii do architektury światowej. Tutaj pokazuję oprócz tego mojego zdjęcia z Bygdoj, zdjęcia loftu, pokazuję jeszcze zdjęcie innego loftu przesłane mi przez pana Tadeusza Langę, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Także tradycja architektury architektoniczna skandynawska, tak jak powiedziałem, wynikła z architektury drewnianej. I wiele rozwiązań, które stosowane były w tradycyjnej architekturze drewnianej, w tajemniczy sposób powraca obecnie w najnowocześniejszych rozwiązaniach architektury drewnianej wymyślanej tu i teraz dzisiaj. Tutaj pokazuję taki przykład budynku z szalówką zakładaną na drewniane gwoździe, dlatego że metal był bardzo cenny setki lat temu, kiedy gospodarstwa opierały się na właściwie tylko na drewnie, co zmuszało rzemieślników do niesamowitej kreatywności i po prostu obchodzenia się z tym, co było pod ręką. Także tutaj widać montaż szalówki na drewnianym gwoździe. Ale owe celebrowane kościoły słupowe, czyli stara sierkę, tak się to chyba nazywa, jakby w nich rzeczywiście poziom snycerki i rzemiosła drewnianego wspiął się na niezwykłe wyżyny. Ten kościół, który pokazuję, znajduje się właśnie obecnie na Półwyspie Bygdoj, czyli tam w tym muzeum w Oslo. I pochodzi z XII wieku. Został on przeniesiony z miejscowości Gol pod koniec XIX wieku. I to jest samo w sobie bardzo interesujące, że te konstrukcje, przez to, że były budowane z drewna i właściwie bez użycia gwoździ, tylko za pomocą złączy ciesielskich, nadawały się do demontażu i powtórnego transportu i powtórnego złożenia. I znamy, nie pokazuję tutaj wśród moich slajdów kościoła Van, który znajduje się w Karpaczu, ale jest to dobrze znany przykład. To jest bardzo ciekawa też historia. Pewnie większość Państwa ją zna. Kościół Van, w mniej więcej podobnym okresie, to jest też druga połowa XIX wieku, został przeniesiony z miejscowości Van, gdzie gmina chciała go zburzyć. Odkupił go po długich deliberacjach w czasie licytacji, bardzo poruszony tym faktem malarz Jan Christian Dahl. I ponieważ w gronie jego przyjaciół znajdował się ówczesny królewicz, a później król pruski Fryderyk Wilhelm IV, dzięki jego pomocy udało się ten kościół uratować. I on pierwotnie miał się znaleźć w Poczdamie, ale później pod wpływem jakiejś arystokratki jednak znalazł się w Brückenbergu, który obecnie jest Karpaczem na skutek zmiany granic, i tam można go podziwiać. On również został, mógł być rozmontowany i powtórnie złożony dzięki temu, że został skonstruowany bez użycia gwoździ. Także kościoły słupowe stanowią wielki wkład Norwegii według Christiana Norberga Schulza do architektury światowej. I są rzeczywiście, robią one duże wrażenie. Ich jest coraz mniej. Niestety w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach co najmniej dwa padły ofiarą podpaleń, ale te, które zostały, nadal robią wielkie wrażenie. I charakterystyczne, inspirujące dla moich badań, dla moich zainteresowań,
jest przede wszystkim to, co sprawia, że budynki drewniane mogą przetrwać tysiąc prawie lat, tak? To jest kościół słupowy z XIII wieku i no już niewiele mu brakuje do przetrwania tysiąca lat, i podobnie inne kościoły, ten, który pokazywałem z Gol, to jest XII wiek. Także te kościoły były zbudowane w taki sposób, który poprzez formę architektoniczną szanuje właściwości drewna jako materiału budowlanego i sama forma architektoniczna, rozwiązania architektoniczne decydują o tym, że drewno może być zachowane. A to jest, jak się okazuje, z jednej strony bardzo może się wydawać, to są sposoby, które mogą się wydawać oczywiste, ale mogą się też wydawać zaskakująco skomplikowane. Jeszcze może o tym powiem za chwilę, ale tutaj pokazuję jeszcze parę obrazków z Oslo. To jest z innych miejscowości, zaraz o tym opowiem. To są budynki miejskie, czyli wille miejskie, już w centrum miasta, które wznoszono w drugiej połowie XIX wieku w tak zwanym stylu szwajcarskim i nadal są to nieruchomości najwyższej wartości. Są niesamowicie zadbane na równi z budynkami murowanymi i nadal ich ceny tych nieruchomości przewyższają nowe budownictwo. Także każdy chce mieszkać w takim zabytkowym, drewnianym domu i one spełniają dzięki remontom najwyższe standardy. Także architektura drewniana w Norwegii, co dla mnie było zaskakujące jako dla Polaka, jest ceniona na równi lub wyżej niż architektura murowana. Wrócę jeszcze tutaj do ciekawej kwestii tego czerwonego koloru. Istotną cechą tego czerwonego koloru z Falun, bo to, że on służy komunikowaniu jakichś statusowych, społecznych spraw. Mianowicie, według badaczy, pierwotnie, w XVI wieku, w pierwszym momencie on był stosowany przez arystokrację, przez wyższe warstwy społeczne, służył temu, żeby upodobnić architekturę do rezydencji budowanych przez holenderskich kupców. Po prostu Norwegia korzystała z szlaków handlowych, które łączyły ją z krajami hanzeatyckimi, szczególnie z Holandią, i wzorcem społecznym do naśladowania był wzorzec domów z miast holenderskich, domów ceglanych, i dlatego ten kolor czerwieni z fal służy do tego, żeby upodobnić budynki drewniane do budynków ceglanych. Tutaj pokazuję typowy mały domek, też w tej charakterystycznej pionowym szalowaniu pomalowanym na czerwono. To jest miejska zabudowa z XIX wieku w Trondheim. Trondheim w ogóle jest bardzo ciekawym miastem. To jest miasto, które w dużej mierze w swoim centrum jest miastem drewnianym, ale i w obecnej chwili jest to chronione jako zabytki, to są te budynki. Ale nie zawsze tak było. I tak jak tutaj mówiłem, że gminy dobrowolnie w XIX wieku pozbywały się swoich zabytkowych, bezcennych, drewnianych kościołów słupowych, tak samo w XX wieku nie dla wszystkich wartość tradycji była oczywista. W Trondheim w latach 30. architekt i urbanista Sverre Pedersen przedstawił taki dosyć ciekawy, drastyczny plan wyburzenia drewnianego centrum Trondheim i zastąpienia go budynkami modernistycznymi, po prostu blokami. I już wtedy spotkało się to z oporem, ale tak naprawdę miasto Trondheim w jego drewnianym kształcie jest triumfem ruchu społecznego na rzecz obrony
na rzecz obrony zabytków drewnianej architektury. Ja tutaj korzystam z opracowań takiego badacza, który się nazywa Doug Kittank. Polecam Państwu jego artykuły o właśnie historii Trondheim. W każdym razie najbardziej charakterystyczny widok Trondheim to jest widok magazynów spichlerzy wzdłuż rzeki Nidelva, która przepływa przez Trondheim i stanowiła taką oś i kręgosłup komunikacyjny w czasach, kiedy handel odbywał się głównie z Łodzi. I te magazyny to są wielokondygnacyjne struktury drewniane, które pierwotnie służyły do składowania materiałów, którymi handlowano, czyli zboża, cukru i różnych materiałów sypkich. A obecnie w większości są one po prostu zamienione na albo mieszkania, albo biura. I część z nich oczywiście jest rekonstrukcjami, dlatego że te budynki drewniane nie były przystosowane do obecnego zastosowania i szczególnie w XX wieku wiele z nich spłonęło. I właśnie na tym frontzie bardzo ciekawa dyskusja się wytworzyła. Dyskusja o wartości kulturowej kształtu budynków drewnianych, która doprowadziła w skrócie do czegoś, co dla wielu konserwatorów może być myślą straszną, horrorem, a mianowicie odbudowę budynków w ich dawnym kształcie. I dzięki jakby triumfowi tej myśli w dużej mierze ta ikoniczna forma brzegów Nidelwy nadal nią jest, prawda? Te budynki drewniane nie zostały zastąpione jakimiś pastiszami, tylko budynkami, które powtarzają ich pierwotną formę. Także te budynki pochodzą z różnych okresów po od XVIII wieku wzwyż, dlatego że w 1685 roku właściwie całe Trondheim spłonęło i te budynki były odbudowywane wszystkie po 1685 roku i część z nich oczywiście później była adaptowana w nieskończoną liczbę razy. Także bardzo, bardzo ciekawa jest wizyta w Trondheim, można po nim długo chodzić. Dla mnie szczególnie jako architekta zainteresowanego wielokondygnacyjnymi budynkami drewnianymi, to była niesamowita przygoda, żeby zobaczyć, w jaki sposób te magazyny, te wielokondygnacyjne struktury starzały się w czasie. To jest absolutna lekcja tego, jak należy budować tak, żeby budynki mogły elastycznie się adaptować do nowych wyzwań. Tak jak Państwu powiedziałem, architektura tradycyjna, w mojej opinii i zgodnie z tymi badaniami, które mogłem prowadzić, dostarcza wielu inspiracji dla nowoczesnych rozwiązań. Tutaj nie sposób nie wspomnieć o takiej słynnej paraleli, której autorami są Robert Venturi i Dennis Scott Brown. Mianowicie metafory rękawniczki pięciopalczastej i jednopalczastej. Otóż oni porównali architekturę funkcjonalną, nowoczesną, która jest dopasowana ściśle do funkcji, którą ma pomieścić, do rękawiczki pięciopalczastej, w której każdy palec trafia do swojej dziurki i tam ma siedzieć i nigdzie indziej. Natomiast architekturę tradycyjną porównali do rękawiczki jednopalczastej, gdzie wszystkie palce siedzą razem, mogą się swobodnie ruszać i jakby w ten sposób jednopalczasta rękawica lepiej się adaptuje do różnych kształtów dłoni, jakby lepiej może być może służyć swojemu celowi. W każdym razie nie jest tak, że pięciopalczasta jest jednoznacznie lepsza od jednopalczastej. I te architektura Trondheim jakby dostarcza tego typu uniesień i tutaj nie sposób, jakby naturalną podążamy drogą do centrum miasta, gdzie nie tak dawno powstał w 2006 roku zbudowano nowy budynek, który to jest przy placu Borke Plassen, ale
ale to jest tak naprawdę przy głównej ulicy handlowej miasta. I ten budynek to jest wielokondygnacyjny budynek drewniany, zbudowany zupełnie w nowoczesnej technologii, który zastąpił stary budynek, który stał w tym miejscu i spłonął w bardzo dużym pożarze w 2002 roku. To był także ten budynek przy Borkeplassen, on był efektem konkursu wygranego przez zespół architektów Team Tre. To oznacza też, to jest taka gra słowna, bo tre to jest po norwesku drewno, ale to jest też trzy. Więc Team 3 to oznacza też zespół 3, ale też zespół drewno. Ci architekci od tamtej pory już działają nie w tym zespole, tylko mają własne biura, szczególnie tutaj prominentne biuro Jensen i Scott się wyłoniło z tego Team 3, ale oni zaprojektowali właśnie w bardzo kontrowersyjnej później. Ten budynek jest kontrowersyjny, bo on rozpoczął dyskusję o tym, jak bardzo można nowoczesną architekturą zastępować architekturę tradycyjną. I ostatecznie w tym miejscu zwyciężyła architektura współczesna, ale ten wspomniany przeze mnie badacz, Doug Kittang, napisał bardzo ciekawy artykuł o tym, że jeżeli nie będziemy odnawiać w jakiś twórczy sposób więzów z tradycją, no to prędzej czy później siłą naturalnego wypalenia, nazwijmy to, ona zaniknie, tak? Bo nie można. Architektura musi, jeżeli mają przetrwać jakieś formy, to one muszą się odnawiać. I ten budynek, jakkolwiek bardzo ciekawy i mądry i w wielu momentach innowacyjny, jednak ma jakiś problem, który dla mnie stanowi ciekawostkę i wyzwanie. Dlaczego powstając w otoczeniu tak ciekawej tradycji drewnianej, on ją przerywa, zrywa z nią. Ale oprócz tego, że jest to zagadnienie kulturowe, tak, zagadnienie tradycji i ciągłości form, to jest to też ciekawe zagadnienie techniczne. W owym czasie, czyli na początku lat 2000, w Norwegii jeszcze nie upowszechnił się nowy wynalazek austriacki opracowany w latach 90., a teraz dominujący na scenie wielokondygnacyjnych budynków drewnianych, czyli drewno tak zwane CLT, czyli drewno cross-laminated timber, czyli panele drewniane laminowane poprzecznie, tak? Czyli poprzecznie klejone panele drewniane. Ten budynek powstał w konstrukcji zrobionej z drewna klejonego, ale nie w takie wielkie panele, tylko w belki. Ta konstrukcja nazywa się glulam, czyli glued laminated timber. To są takie duże belki, które powstają ze sklejenia wielu małych deseczek. I ten budynek zastąpił właśnie taką starą strukturę, która spłonęła. I dlaczego on ją mógł zastąpić? Dlaczego ten nowy budynek drewniany mógł zastąpić ten stary, bez ryzyka? Otóż cały ruch wielokondygnacyjnych budynków drewnianych, obecnie prześcigających się wysokością i naprawdę będących przestrzenią arcyciekawej innowacji, zasadza się na odkryciu, że drewno pali się. Oczywiście, ono może być zasilać ogień, czyli stanowić obciążenie pożarowe, mówiąc językiem strażaków, ale drewno spala się w bardzo przewidywalny sposób, o wiele bardziej przewidywalny niż beton czy stal. Budynki wysokie, w których się znajdujemy, na przykład teraz, mają konstrukcję z żelbetonu. W innych krajach w innych miejscach stosuje się konstrukcję stalową. I to są takie dwa obecnie dominujące jakby materiały, z których wznosimy budynki mieszkalne, biurowe, w których mieszkamy. I naturalnie myślimy o tych materiałach, o żelbecie i stali jako o materiałach niepalnych. Ale nie jest to do końca prawdą, z tego względu, że pod obciążeniem pożarowym, czyli kiedy powstaje wielki pożar i temperatura wzrasta do 1500 stopni, to otulina cementowa, za którą znajdują się pręty stalowe,
rozkłada się, utlenia pod wpływem żaru i prędzej czy później płomienie docierają do stali, która znajduje się w środku. A stal po osiągnięciu tak zwanego punktu Curie, czyli 450 stopni, zmienia swoje właściwości mechaniczne i staje się wiotka w podobny sposób jak spaghetti włożone do gorącej wody. W pewnym momencie totalnie przestaje być sztywne i zamienia się w takie luźne kluski. Także w pewnym momencie badacze odkryli, że drewno paradoksalnie w pożarze, jeżeli ma wystarczająco gruby przekrój, zachowuje się znacznie lepiej niż żelbet czy stal. A mianowicie ono się tak żarzy z zewnątrz i ta wyżarzona warstwa, taka czarna wyżarzona warstwa, stanowi izolację trzonu. Więc po przekroczeniu pewnej grubości elementów drewnianych, one po prostu nie spalają się, tylko trwają. A w każdym razie trwają na tyle długo, żeby budynek dało się uratować i ugasić. To są czasy mierzone bardzo ściśle teraz przez nauki techniczne w minutach. I mówimy o odpornościach ogniowych 30, 60, 90 minut dla normowego pożaru, czy jakiegoś tam obciążenia mierzonego w megajoulach. I to są wartości zupełnie na poziomie porównywalnym lub przekraczającym inne materiały budowlane. I ten kolejny budynek, który pokazuję, to jest z podobnego okresu, ale on powstał właśnie już w tej nowej technologii opatentowanej w Austrii i w Niemczech w latach 90., czyli CLT. To jest technologia, która polega, ja będę przynajmniej przy kolejnym przykładzie mógł pokazać Państwu więcej, jak to wygląda w czasie montażu, ale to w skrócie to działa tak jak sklejka. Tak, płyty sklejkowe Państwo na pewno znają, to są formatki 125x250 cm, czyli takie, no powiedzmy, że da się przenieść przez drzwi. Ale CLT ma grubość, może mieć grubość na przykład 15, 20, 25, 30 cm i formaty, które są dostępne tak standardowo, to jest na przykład 4 metry na 16 metrów. Czyli to są olbrzymie takie panele, które w fabryce są cięte przez specjalne maszyny i przyjeżdżają na budowę w postaci takich gotowych, ogromnych paneli na ciężarówce i one się dosłownie za pomocą dźwigu i prostych narzędzi, takich wkrętów albo różnych innych narzędzi, można to składać tak jak klocki. Tutaj bardzo ciekawe jest zestawienie, bo to jest zdjęcie wykonane przeze mnie w 2014 roku. Gdzie widać, że ten budynek, który nie jest pomalowany farbą falurot, tylko jest zostawiony w naturalnym drewnie, on już się zestarzał, utlenił, a to jest, tak wyglądał, kiedy został oddany do użytku, to jest z 10 lat wcześniej. Tu jest kolejna ciekawe napięcie między tradycją a nowoczesnością. Ten tradycyjna, z jednej strony mamy żywą tradycję malowania na czerwono, tak, i malowania drewna na zewnątrz, żeby je zakonserwować i móc je znowu odnowić za jakiś czas, a z drugiej strony jakiś nowy trend, nowy modernistyczny dogmat szczerości materiału wprowadził wśród architektów i konsumentów architektury taką potrzebę otaczania się materiałem niepomalowanym, surowym, którego widać, po którym widać, jak czas odciska na nim swoje piętno. I to napięcie trwa, prawda? Ono jest tym bardziej podbijane, że surowe drewno bardzo ładnie wygląda na zdjęciach robionych w dniu oddania, ale warto jest oglądać zdjęcia budynków 10 lat później, bo już jest zupełnie inny budynek, prawda? To jest właśnie, na tym zdjęciu widać mniej więcej, jak powstaje taki wielokondygnacyjny budynek drewniany w jego współczesnym wydaniu. To jest szalenie emocjonujące i muszę uważać, żeby się za bardzo o tym nie rozgadać, bo to jest rzeczywiście przestrzeń wiedzy, którą chętnie bym się podzielił ze wszystkimi. Sam uważam ją za bardzo cenną, ale zdaję sobie sprawę, że jest bardzo, bardzo techniczna. Natomiast w skrócie, lite panele ogromne z drewna, które mają długość przekraczającą jedną kondygnację, są łączone za pomocą łączników stalowych i najczęściej rozpoczyna się ich montaż od drugiej kondygnacji, czyli
parter jest zrobiony celowo w betonie, dlatego że na budowie ten starter, czyli ten moment wyjścia poza poziom zero, czyli poziom terenu, jest bardzo newralgiczny, bo tam bardzo dużo rzeczy się dzieje na budowie, jest często mokro, a drewno nie służy przypadkowe wnikanie wilgoci, także utarło się, że dobrą praktyką w tych wielokondygnacyjnych budynkach drewnianych jest zaczynanie od drugiej kondygnacji. I to jest budowa również w Trondheim, w dzielnicy Moholt, zespołu akademików, które składają się z takich wież w wysokości 8 kondygnacji. W Norwegii wybuchła w tej chwili niesamowity trend polegający na tym, że ta nowa technologia jakkolwiek znalazła swoją niszę. I tą niszą jest budowa akademików. Akademiki mianowicie mają znacznie niższe, znacznie zupełnie inne wymagania pożarowe, znacznie łatwiejsze do opanowania w tej technologii niż budynki mieszkalne. I dzięki temu można je prosto i ekonomicznie stawiać w tej technologii budynków wielokondygnacyjnych drewnianych. Tak jak powiedziałem, no w telegraficznym skrócie, korzyść płynąca z tej technologii jest taka, że drewno jest około 3 razy lżejsze niż żelbet i również lżejsze niż stal, co pozwala zaoszczędzić bardzo dużo na najdroższej części budynku, czyli na robotach ziemnych. Roboty ziemne, czyli budowa fundamentu, to jest najdroższa część budynku i redukując obciążenie, można po prostu ograniczyć koszt, co mniej więcej wynagradza dodatkowe nakłady na te drewniane komponenty. Dodatkowym zyskiem jest czas montażu, dlatego że szczególnie w kraju takim jak Norwegia, gdzie siła robocza jest jedna z najdroższych na świecie, każda oszczędność na sile roboczej, czyli na czasie, przez który musimy zatrudniać robotników, jest na wagę złota. A tymczasem, jeżeli budujemy budynek tradycyjnej technologii żelbetowej, to musimy przestrzegać okresów mniej więcej dwutygodniowych odstępów, które są potrzebne do czasu, aby żelbet związał i żebyśmy mogli budować kolejną kondygnację, prawda? Albo do zdjęcia szalunków w każdym razie. I to szalenie wydłuża proces budowy, podczas gdy te nowoczesne technologie umożliwiają składanie takich domów w czasie dosłownie miesięcy. Tutaj jakby budowa stanu surowego odbywa się w tempie jednej kondygnacji dziennie, także to jest niesłychana oszczędność czasowa. Ale to koniec końców wychodzi mniej więcej na to samo, tak? Czyli to nie jest na razie oszczędność, tylko po prostu inwestycja, ale jest to inwestycja w przyszłość. Nie. Jak się instalacje montuje tam na gaz? Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania, ale po wykładzie. Także tutaj pokazuję jeszcze inny ciekawy budynek. Tak jak Państwo zauważyli, Te poprzednio pokazywane wieże, one mają w sobie coś mrocznego, prawda? No to nie jest tradycyjne budownictwo skandynawskie. Mnie to też niepokoi. Ja uważam, że to nie jest droga ku przyszłości. Nie podoba mi się to. Nie jestem fanem bloków wolno stojących wśród śniegu. Natomiast szczęśliwie istnieją inne typologie. Taki jak ta właśnie, to jest budynek, który można nazwać kamienicą, poza tym, że jest on zrobiony z drewna. Jest to budynek zaprojektowany przez firmę Futark, wzniesiony w Oslo, w zabudowie uzupełniającej. On ma te ściany szczytowe, do których może być on jest dobudowany do istniejącej kamienicy i do niego można też coś dobudować. Na chwilę obecną tam nic nie ma, ale może swobodnie do tej ściany szczytowej coś być dobudowane. I on został zbudowany w innej jeszcze technologii, a mianowicie technologii kontenerów, takich budynków, które mają rozmiar, znaczy takich modułów, komponentów, które mają wymiar mniej więcej kontenera transportowego i mogą być transportowane ciężarówką i składane tak jeden nad drugim. To są mniej więcej, jedno pomieszczenie wypada na taki jeden kontener i one przyjeżdżają po kolei na takim pociągu ciężarówek i dźwigiem ustawia jeden na drugi.
to się odbywa bardzo szybko i później na to się zakłada adnotację i to jest... technologia przyszłości. Także tutaj widać, że ciekawy detal, mianowicie użycie szalówki poziomej, czyli tych poziomych deserzek, pozwoliło ukryć bardzo charakterystyczne wiązania pomiędzy tymi poziomami modułów. Tak? To jest budynek modułowy, on jest w gruncie rzeczy zrobiony z takich kontenerków, ale dzięki temu, że założono na niego wspólną elewację na zewnątrz i ona jest w poziomych podziałach, to ukryto tę modularność i jakoś to sobie z nią poradzono. Także tak jak wspomniałem, studia moje i badania odbywały w Norwegii, także jest pewna dysproporcja w reprezentacji przykładów pochodzących z Norwegii, ale tak jak wspomniałem, w czasie tego 3-letniego stypendium miałem okazję niemało podróżować i mogłem odwiedzić również Szwecję, w której również budowane są bardzo ciekawe struktury, wielokondygnacyjne struktury drewniane, z których wiele w jakiś sposób nawiązuje do architektury tradycyjnej. Tutaj na zdjęciu widać takie założenie kilku budynków zbudowanych nad jednym z odnóg tego fiordu, nad którym leży Stockholm. Tam wśród szkierów są takie zatoczki i właśnie na jedna z nich okolica nazywa się Sundbyberg i tam wybudowano założenie nazwane Strandparken. Zaprojektowane w 2014 roku, jest wykonane właśnie w tej technologii, o której wspominałem, czyli CLT. To są takie płyty prefabrykowane, ale ma spadzisty dach, który jest o tyle cenny w przypadku budynków drewnianych, że on naturalnie odprowadza wodę na zewnątrz, a woda jest wrogiem drewna. Tak jak rozmawialiśmy o tym, co sprawiło, że kościoły słupowe przetrwały prawie 1000 lat, to właśnie to, że były one zbudowane w taki sposób, że ich forma architektoniczna zapobiegała dwóm rzeczom, czyli gromadzeniu się wody w miejscach, z których ona nie może odpłynąć, odparować i oddaleniu jej jak najdalej od obrysu budynku, szczególnie od fundamentów i od eksponowanych czuł belek, bo drewno gnije od czoła, tak? Od tego miejsca, gdzie są przecięte pory, tam drewno wciąga wodę i ochronienie tego przekroju tam, gdzie przecięto drewno, jest bardzo ważne. A w tym założeniu bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również zastosowanie elewacji ze specjalnego gatunku drewna. To jest elewacja pokryta kątem cedrowym. Cedr jest jednym z drewien, z jednym z rodzajów drewna, które naturalnie bardzo dobrze znoszą ekspozycję na wiatr, deszcz, bardzo dobrze się starzeją. Jeszcze lepsze drewno to jest cis i są budynki pokryte cisowym kątem, ale nie znam przykładów skandynawskich, natomiast to jest przykład też takiego rozwiązania i takiego myślenia pochodzącego z budownictwa tradycyjnego, czyli wykorzystania właściwości materiałów raczej niż pokonywania tych właściwości za pomocą czegoś, co taka badaczka Janine Baines określiła jako metoda hit, beat and treat, czyli podgrzej, wygrzmoć i zabezpiecz chemicznie. To, co jest właściwością materiałów modernistycznych, czyli żelbetu, stali, polega na tym, że one muszą być przetworzone chemicznie, termicznie, zabezpieczone farbami. Natomiast tradycyjne budownictwo, tradycyjna architektura posługiwała się materiałami, które częstokroć same zawierały jakieś właściwości, które były wyzyskane do maksimum. I tu właśnie zastosowanie tego cedrowego poszycia jest przejawem takiej myśli, która być może jest przyszłością architektury drewnianej. I tutaj pokazuję kolejny przykład ze Sztokholmu. To jest bardzo ciekawy przykład. To się nazywa Cederhusen, czyli dom cedrowy, właściwie domy cedrowe.
To jest w nowo budowanej dzielnicy Haga Staden, która jest interesującym, samo w sobie to założenie jest bardzo interesujące. Ono też jest polem dużych kontrowersji, dlatego spotyka się z krytyką. To jest taka ogromna dzielnica zbudowana poprzez przykrycie autostrady. Tam przebiegała autostrada i taki duży komunikacyjny ciąg, który został zakryty. I na tym budowane są nowe, bardzo wysokie budynki. I to na przykład są budynki 12-kondygnacyjne, całkowicie w konstrukcji drewnianej. Ona sama w sobie jest bardzo innowacyjna. Nie chcę tutaj zadręczać szczegółami, ale w skrócie budowanie tak wysokich budynków z drewna wiąże się z opracowaniem specjalnych scenariuszy pożarowych. Tak? Czyli ten koncept pożarowy jest integralnym elementem projektu i zasadza się głównie na zastosowaniu obligatoryjnym instalacji tryskaczowej, która w budynkach niedrewnianych jest opcjonalna, a po prostu w drewnianych jest wymuszona. I to jest często instalacja sucha, czyli nie musi być ona nawodniona, czyli nie muszą być to rury, które cały czas zawierają wodę, tylko to jest instalacja, która po prostu są to puste rury. I dzięki temu taki budynek może być bardzo szybko ugaszony w razie, kiedy jest pożar. To oczywiście podnosi koszty, ale tak jak mówiłem, to jest rachunek ekonomiczny, który w krajach, gdzie jest droga siła robocza, no wypada prawie tak samo jak budowa w tradycyjnej technologii, ze względu na koszta pracy. Ten budynek zaprojektowało biuro General Architecture i został on ukończony w tym roku. Już otrzymał główną nagrodę architektoniczną miasta Sztokholmu, także to jest duże wyróżnienie. Ci architekci, oni są dość awangardowi i ten budynek też był pewne swego rodzaju wydarzeniem w 2016 roku, kiedy przystąpiono do budowy. On był pokazywany też na Biennale w Wenecji w szwedzkim pawilonie. Była wystawa poświęcona temu budynkowi i zawiera on rozwiązania zaczerpnięte żywcem z tej tradycyjnej architektury, można powiedzieć, że no jakoś tam odnoszące się do nawet i do tych kościołów słupowych. A mianowicie główna konstrukcja tego budynku przy ziemi w każdym razie jest wykonana z takich litych materiałów, litych belek glulam, bardzo grubych, które w nietypowy sposób nie są łączone na stalowe łączniki, których zwykle się używa do łączenia tych belek, tylko używa takich właściwie tradycyjnych złączy ciesielskich. Takich dokładnie, jakie stosowano w tych pradawnych konstrukcjach bez zastosowania metalu. Dlaczego to jest w ogóle sensowne i możliwe? Dlatego mianowicie, że w trakcie pożaru, tak jak już wcześniej powiedziałem, stal traci swoje właściwości mechaniczne. Po przekroczeniu punktu Curie zmienia się w makaron. I dlatego okazało się, że powrót do tych jakiegoś rodzaju złączy ciesielskich jest sensowny, dlatego że one są razem z tą masą, otulone masą drewna, są równie odporne jak otaczający je element na pożar. Tak? Czyli bardziej odporne niż połączenie stalowe. Jak zwykle gadam dłużej niż zakładałem, ale jeszcze mi zostało parę ładnych slajdów, więc już postaram się przyspieszyć, ale ewentualnie nadgryzę trochę z tego czasu przed znaczeniem na pytanie. Tutaj pokazuję taki, jaką długą drogę przebyła myśl o wielokondygnacyjnych budynkach drewnianych przez ostatnie 20 lat, tak? To jest pionierski budynek w mieście Waco. Tak chyba to się wymawia, Waco. Na pewno robię to źle. W każdym razie to jest jeden z pierwszych budynków pięciokondygnacyjnych w konstrukcji drewnianej w Szwecji. On jest jeszcze niepokryty drewnem, bo to było wówczas nielegalne. Jeżeli coś ma drewnianą konstrukcję, to przynajmniej elewacja musiała być tynkowana. W owych czasach to było nielegalne i on w jakiś sposób odnosi się do tradycji. Widać tutaj, jakie to rodzi problemy. No to powielenie tych tradycyjnych okien z naczółkami
jest w najlepszym razie kontrowersyjny, ale jakieś rozwiązania z tradycyjnej architektury, typu na przykład ten szerokie okapy, które chronią drewnianą konstrukcję i dach spadzisty, w jaki sposób w ciągu tych 20 lat zostały zaadaptowane przez współczesny język budynków, wielogodynazyjnych budynków drewnianych i jak jeszcze zaraz pokażę, ciekawie zostały wykorzystane. W mieście Baku zresztą cała ta gmina określa siebie jako drewniane miasto i stawia na innowacje w architekturze drewnianej jako na swój taki, mówiąc pięknie po polsku, selling point, czyli taki punkt przetargowy, który starają się przyciągnąć gości i zainteresowanych. I teraz pokazuję jeszcze rzadki przykład duński, bo w Danii, tak jak już wcześniej sygnalizowałem, no ten temat, topos architektury drewnianej jest mniej obecny ze względu na mniejszą obecność tego materiału. W Danii tradycyjnie jednak dominuje budownictwo ceglane, ale jednak Duńczycy też będąc bardzo zainteresowanymi rozwiązaniami zrównoważonymi i zrównoważonym rozwojem, też eksplorują w bardzo ciekawy sposób wątki związane z wielokondygnacyjnymi budynkami drewnianymi. I tutaj widać arcyciekawą realizację bardzo niedawno, bo to ona została ukończona tam 4 lata temu. To jest nieopodal Orchus w osiedle nazywa się Lisbierbakke. I to jest taka wioseczka, właściwie takie mini miasteczko, takie mini założenie urbanistyczne, średniej wysokości, czyli powiedzmy bezpieczne. Nadal zważmy, że to są czterokondygnacyjne budynki, czyli takie no, zupełnie przyzwoitej wysokości bloki, jednak całkowicie drewniane, od wewnątrz i na zewnątrz, które zawierają już rozwiązania, które naprawdę inspirują się tradycyjnymi rozwiązaniami architektury drewnianej, czyli te szerokie okapy, które odprowadzają wodę z dala od elewacji, z dala od budynku, gwarantując jej długowieczność, i dachy spadziste, prawda? To jest bardzo, bardzo ciekawy sposób wykorzystania tradycyjnych wątków przy użyciu zupełnie nowoczesnej technologii. Tutaj w jaki sposób to powstawało, czyli to jest szkielet drewniany, bardzo elastyczny, który można wypełniać różnymi w elastyczny sposób i z góry zaprojektowany w taki sposób, aby można było na przykład sobie powiększyć okna. Czyli te budynki są zaprojektowane tak, żeby były otwarte na zmiany w czasie. To jest zupełnie nowy sposób myślenia o architekturze, tylko że wiele budynków modernistycznych jest projektowanych tak, aby już mieć taką formę, jaką ma i żadne zmiany w nich nie są przewidziane. A tutaj ta myśl została zintegrowana już w założeniach projektu. Bardzo ciekawą na marginesie uwagą jest, że firma Van Kunsten, czyli architekci odpowiedzialni za to założenie, udostępnili całkowitą dokumentację techniczną tych budynków, w których każdy może sobie pobrać detale, rzuty i pełną dokumentację techniczną. Oczywiście po duńsku, ale można się z nią dokładnie zapoznać i te rozwiązania nie są chronione, są chronione prawem autorskim, ale można z nich otwarcie korzystać. Oni po prostu udostępnili to, aby to rozprzestrzeniać. A tu pokazuję przykład z Finlandii, który też służy do tego, żeby opowiedzieć trochę może jak działa ta technologia. Czyli ten budynek ośmiokondygnacyjny powstał w miejscowości Liwaskiela, którą może mogą znać wszyscy miłośnicy architektury, bo to jest bardzo ważna miejscowość dla dzieła Alvara Aalto, wielkiej figury fińskiej architektury modernistycznej. I w Liwaskiela jest mnóstwo ciekawej architektury właśnie związanej z Alvarem Aalto, ale architektom z OOPA udało się dołożyć właśnie ten
ten budynek, który można już nazwać klasycznym, to jest założenie, które się nazywa Pukułoka. I ten budynek ma, powstał w mieszanej konstrukcji moduły z CLT. I on jest tak zrobiony, że wewnątrz, na początku zbudowano na miejscu klatki schodowe, a później przywieziono dwa rodzaje modułów. Moduły mokre i suche, czyli powiedzmy pokoje i łazienki z kuchniami. Także moduły mokre to są łazienki i kuchnie. I moduły suche to są właśnie pokoje mieszkalne i ułożono je w taki wielki stos, a następnie przykryto tylko na miejscu elewacją i dachem. I ten budynek już w tej chwili zainspirował wiele podobnych rozwiązań w Finlandii, a biuro OPA awansował do pierwszej linii fińskiej architektury. To jest widok z lotu ptaka, no ale tak jak mówię, no, tak jak sygnalizowałem w opisie tego wykładu, mam pewne wątpliwości co do kierunku, w jakim zmierza, w jakim to wszystko zmierza. Moim zdaniem wiele z tych rozwiązań współczesnych, tych rozwiązań wielokondygnacyjnych budynków drewnianych, no w jakiś sposób przerywa tę ciągłość, o której mówiłem na początku. Czyli że wiele w krajach skandynawskich widać ogromny potencjał, który w naszej okolicy Europy został przerwany przez wojnę. Jakiegoś takiego związku z ciągłością historyczną również w sferze kultury materialnej. I moim zdaniem duża część tej bardzo nowoczesnej architektury drewnianej nie wykorzystuje tego potencjału, czyli nie potrafi znaleźć, na razie przynajmniej, w pełni wykorzystać tego języka tradycyjnej architektury do stworzenia nowych, ekscytujących rozwiązań. Oczywiście są jakieś drobne przykłady, ale jest tam jakieś napięcie i jeszcze ten potencjał nie został w pełni zrealizowany. Tutaj w takim ostatnim slajdzie pokazuję rzecz, która jest dla jednych ekscytująca, dla innych może nawet przerażająca, czyli taki pęd ku wysokości. Obecnie zarówno drugi co do wysokości, jak i pierwszy, najwyższy budynek konstrukcji drewnianej znajdują się w Norwegii. Ten pierwszy z lewej to jest tak zwany tret, czyli to oznacza po prostu drzewo. 14-kondygnacyjny budynek w Bergen, który przez długi czas, w każdym razie przez kilka lat pozostawał do 2019 najwyższym budynkiem drewnianym na świecie, ale został zdetronizowany, bo w miejscowości Brumunddal zbudowano 18-kondygnacyjny budynek, który już jest trochę przerażający moim zdaniem, bo w takim pięknym norweskim falującym krajobrazie stoi taki samotny palec i chwali się, jaki to bardzo jest wysoki. Także wydaje mi się, że to, co chciałem zawrzeć w moim wykładzie, to jest pewne zaniepokojenie, że ta niesamowicie ekscytująca i fascynująca technologicznie innowacja, którą są wielokondygnacyjne budynki drewniane, dodajmy, że to jest innowacja, która nie zaczęła się w Skandynawii, ona miała tam jakieś korzenie i tam jest wiele po prostu starych budynków wyższych niż dwie kondygnacje, ale która wzięła swój początek w Austrii, Niemczech i Szwajcarii, ona zakwita takimi niesamowitymi, ekscytującymi przykładami w krajach północy, ale czasami jest mi żal, że nie widać w tym właśnie ciągłości z tymi skromnymi, czerwonymi farbami. To jest jakieś, moim zdaniem, jednak jednoznaczne przerwanie. I sensem moich badań jest dokładne przyglądanie się ekscytującemu rozwojowi tych technologii w Skandynawii. Mam nadzieję, że będę mógł to uwieńczyć jakimiś sensownymi publikacjami, do których już w tej chwili czytania Państwa zapraszam. No i jeszcze raz chciałem podziękować za uwagę i jeszcze raz chciałem podziękować panu Tadeuszowi Lange, jeżeli jest na sali, to jestem bardzo wdzięczny, i za zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu, i to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Tutaj pojawiło się pytanie, jeszcze możemy? Tak, oczywiście. To zapraszam. O pytanie do mikrofonu.
z ciekawości, bo w domach murowanych czy ceglanych kuje się ściany, żeby zamontować na rury różnego typu. A jak w takich drewnianych panelach, czy się jakąś okładzinę kładzie? Jak to wygląda? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. I ten temat, przede wszystkim budowanie wielokondygnacyjnych budynków drewnianych, których głównym atutem jest prefabrykacja, zakłada rozwiązywanie precyzyjne tych problemów instalacyjnych już w samym założeniu. Czyli to jest troszeczkę, powiedzmy, że ten proces jest znacznie mniej odporny na tak zwaną skuchę niż tradycyjny proces. Tak? Jest mało możliwości poprawy. Wszystko musi być dosyć precyzyjnie określone w fabryce, dlatego że maszyny tną te komponenty i one przyjeżdżają, nie ma poprawek za bardzo na budowie, poza tym, że można coś wyciąć, ale dodać już gorzej. I rozwiązuje się to w ten sposób, że przewiduje się specjalne szachty instalacyjne, w których odcinkowo są montowane rury już w prefabrykowanych elementach, komponentach, które przyjeżdżają na budowę i one w minimalnym zakresie są po prostu łączone. Tak? Czyli jeżeli wyobraźmy sobie, że przyjeżdża takie pudło, które zawiera w sobie pokój lub łazienkę i ono ma odcinek komina, no to ma dwie końcówki i pan przychodzi, włączy te końcówki z następnym modułem i tak ad limitum, prawda? Czyli to jest dosyć proste, a jednocześnie skomplikowane, bo to nakłada zupełnie nowe, inne wyzwania na projektantów, którzy muszą bardzo precyzyjnie określić ten projekt. I to też wytwarza bardzo ciekawe dynamiki w zespołach projektowych i w sposobie, w jaki projektowane są takie budynki. Po prostu one muszą być projektowane w ścisłej współpracy od początku z wyspecjalizowanymi projektantami instalacji i też z producentami. Prawda? Czyli te rysunki, które jako architekci produkujemy i one podlegają szeregowi korekt, i jakiejś takiej luźnej komunikacji z branżystami, w tym wypadku muszą po prostu od początku być w ścisłej współpracy. I to dotyczy zarówno instalacji takich twardych, prawda, czyli kanalizacji wody, gazu, jak i elektryki. Tak? Czyli wszystkie te kanały przejścia, one muszą być bardzo sensownie przemyślane. Ale na szczęście duża część tej wiedzy technicznej, która odpowiada za budowanie tych budynków, ona spoczywa po stronie wykonawców, czyli wykonawca jest absolutnie kluczowy. Musi być wykonawca, który jest doświadczony w tym i oni często ci wykonawcy nie potrzebują nawet aż tak bardzo skomplikowanego wkładu od architektów. Ale tak jak powiedziałem, to jest wszystko nowy front robót i nie wszyscy to robią, prawda? Nie każde biuro może się tym zająć. I to jest taka technologia, która po prostu stawia zupełnie nowe wyzwania. Ale z drugiej strony można wskazać na przykłady, że myśli w tym kierunku kiełkowały już na przykład w latach 30. Czyli moderniści z czasów, nie wiem, Le Corbusiera, niektórzy się po prostu zastanawiali nad prefabrykacją drewnianą. Walter Gropius miał taki projekt modularny z użyciem drewna, ale przede wszystkim Konrad Wachsmann, taki niemiecki architekt, który zaprojektował cały system modularnych budynków drewnianych w latach 30. I to jest bardzo, bardzo ciekawa spuścizna. On zostawił niesamowitą książkę ciekawą o modularnym budownictwie drewnianym. To jest taki przykład sięgający lat 30. Ale ten rozwój obecny miał początek w Austrii w latach 90. W 94 roku profesor Gerhard Schickhofer opublikował pracę doktorską, która stała się podstawą do kluczowych patentów do produkcji materiału CLT, czyli tych wielkich paneli, o których wspominałem, i po prostu one otworzyły rewolucję budownictwa wielokondygnacyjnego z drewna. Wszystko musi być funkcjonalne maksymalnie, że przyjdzie kolejny lokator i nie może sobie przenieść łazienki, nie wiem, do... Bynajmniej. Właśnie wielką zaletą odpowiednio zaprojektowanych budynków z drewna jest to, że po prostu piłą można wyciąć bardzo łatwo różne elementy, tak, czy ściany. Oczywiście ostrożnie z piłowaniem słupów, prawda, głównych, nośnych, ale tych możliwości skonstruowania ustroju statycznego jest bardzo dużo. Bardzo ciekawe są rozwiązania hybrydowe, czyli które łączą
odpowiednio zastosowane elementy żelbetowe z drewnem. Na przykład w Niemczech i w Szwajcarii jest taka doktryna, że jeżeli ściany z drewna, to sufity i podłoga już nie. A jeżeli sufit i podłoga z drewna, to ściany nie. I przez długi czas dla bezpieczeństwa trzymano się tego rozdzielenia. Teraz oczywiście im dalej postępują badania pożarowe i strukturalne, tym i różne ambitne konstrukcje są budowane, tym śmielej projektanci postępują. Ja jako badacz tego, jakby ktoś, kto śledzi te rzeczy, to naprawdę jestem zaszokowany, bo te koncepty, które są przedstawiane, one są coraz wyższe. Tak? No w Norwegii 18 kondygnacji, a w Stanach Zjednoczonych no to naprawdę Skidmore, Owings and Merrill, ale tu Chicago przedstawili propozycję wieżowca tam 60-kondygnacyjnego. Także to jest co prawda koncept, ale jak się przegląda, to oni też opublikowali taką otwartą broszurę. Jak się przegląda tę broszurę, no to jutro można by zbudować, tak? Także wydaje mi się, że to jest szalenie ekscytujący obszar badań i myślę, że tak jak powiedziałem na początku, no nie dziwota, że wielu badaczy podejmuje ten temat i naprawdę no, co druga podobna osoba na Wydziale Architektury w Warszawie podejmuje badania budynków wielokondygnacyjnych. Mam pytanie z Facebooka od naszych widzów, więc pozwolę sobie przeczytać. Jest pytanie o wnętrza. Czy wewnątrz mieszkańcy malują, tapetują ściany, czy są surowe? To jest fantastyczne pytanie, bo to jest pytanie o to, co w ogóle robić z drewnem. I wydaje mi się, że wykład trochę dotykał tej tematyki, czyli czy drewno malować, czy zostawiać odkryte. I do jakiegoś momentu ludzie trochę się tego drewna wstydzili. Tak jak drewno miało asocjacje jakby ruralne, prymitywne, nie takie, niezgodne z aspiracjami ludzi, którzy z drewna budować musieli. A obecnie drewno jest modne, ono jest, można nawet powiedzieć, hygge, tak? Czyli używając słowa skandynawskiego, który robi wielką karierę, czyli jest takie przytulne, ciepłe, miłe, jest w nim jakiś potencjał. I oczywiście drewno można pomalować, prawda? Ludzie je zakrywają. I tak jak wspomniałem, w Szwajcarii czy w Austrii na przykład zostawiają otwarte, jakby odsłonięte sufity, a ściany są malowane. I w swoich badaniach zetknąłem się z bardzo ciekawą realizacją całkowicie drewnianego budynku zbudowanego w Szwajcarii przez biuro EM2N przy Hegian Wandweg. To jest takie bardzo awangardowe, ciekawe biuro szwajcarskie, które robi bardzo dużo ciekawych projektów. I oni w tej budynkach mieszkaniowych wielokondygnacyjnych przy Hegian Wandweg kompletnie nie widać, że to jest budynek drewniany. On jest oczywiście drewniany w środku, ale jest pomalowany na szaro i ktoś, kto by o tym nie wiedział, że tam jest jakieś drewno w środku, w ogóle nigdy mógłby się tego nie domyślić. I jest w tym jakiś urok, jest w tym jakaś łączność z tą tradycją skandynawską. Malowanych budynków drewnianych, które dzięki tej powodze malarskiej mogą się stale odnawiać. Może ponad 10 lat zmienić kolor, dopasować to do kogoś innego, a drewno w środku pozostaje zdrowe, zabezpieczone farbą. I wydaje mi się, że to zawiera w sobie też takie pytanie główne, po co w ogóle budować z drewna w XXI wieku, tak? Skoro mamy ten żelbet i stal. Jaki koszt? Tak, to się wiąże też pytanie, które zadała mi moja babcia, kiedy dowiedziała się, czym ja chcę się zajmować, prawda, jakimi badaniami. Ona powiedziała, słuchaj, no ale jeżeli ty wytniesz te wszystkie drzewa nad budynki, to gdzie będą te lasy, tak, że coś będzie z lasami. No więc może zacznę od tego pytania mojej babci, że szczególnie w krajach skandynawskich jest ogromna nadprodukcja drewna. Oni bardzo dużo drewna produkują. W tej chwili w Norwegii jest bardzo ciekawy moment, dlatego że oni planowali, siejąc i sadząc lasy, jeszcze do lat 80. sadzono lasy w oparciu o prognozy produkcji papieru. Papieru głównie gazetowego. Ale nagle ludzie przestali czytać gazety i główny odbiorca tych drzew, które zasiano z samolotów w oparciu o zdjęcia satelitarne,
po prostu znikną. I oni mają ogromną nadprodukcję drewna, która, dla której ujściem jest właśnie rozbudowa przemysłu tego drewna panelowego. No, dodam tutaj rzecz, która dla wielu może być oczywista, teraz te tematy są wałkowane na lewo i prawo, że w odróżnieniu od stali i betonu, drewno wiąże w sobie dwutlenek węgla, prawda? Rośliny fotosyntetyzują cukry, które się zamieniają w celulozę i celuloza wiąże w sobie na trwało, dopóki nie zostanie spalone lub się nie rozłoży w glebie drewno, to ten węgiel jest związany, tak? Czyli to się nazywa sekwestracja dwutlenku węgla. I w odróżnieniu od stali czy betonu, który żeby wyprodukować, to trzeba wydzielić dwutlenek węgla, no to produkcja drewna jako materiału budowlanego pochłania dwutlenek węgla. Wiele osób zadaje zasadne pytanie, czy nie lepiej byłoby, żeby te drzewa sobie rosły, niż żebyśmy je ścinali i budowali z nich domy. No ale obrońcy wskazują z kolei na argument, że dobrze, zetniemy, ale posadzimy nowy wyrośnie, znowu więcej drewna pochłonie dwutlenek węgla i w ten sposób, gdybyśmy przestawili całą gospodarkę na budowanie tylko z drewna, no to potencjalnie moglibyśmy w jakimś tam okresie uwolnić się w ogóle od produkcji, od zużywania kopalin do produkcji materiałów budowlanych. A to jest niebagatelna ilość materiałów, bo szacuje się, że na przykład po odpadach licząc, to budownictwo to jest około 40% gospodarki. Tak? 40% całej gospodarki światowej to są rzeczy związane z budowaniem. Więc to są rzeczy ważkie i mądrzy ludzie się na tym głowią na poważnych konferencjach, ale dla takich drobnych architektów jak ja, no to się przekłada na ciekawe decyzje projektowe. Właśnie czy malować, czy zostawić drewniane. No ja akurat chyba wolałbym pomalować. Bardzo dziękuję. Dwa pytania. Pojawiło się pytanie o balkony, że w domach jest bardzo mało balkonów, które my tak bardzo lubimy i czy to ma związek z kulturą i drewnem. A drugie pytanie jest o akustykę. W domach drewnianych jest dużo, a co dopiero w budynkach drewnianych i jak jest rozwiązana kwestia szczelności właśnie dźwiękowej? Doskonałe pytania i oba chętnie odpowiem. Pierwsza rzecz dotycząca balkonu. Bardzo ciekawa. Mianowicie głównym wyzwaniem dla balkonu jest mechaniczny wspornik, prawda? Czyli balkon to jest wystająca część budynku, która w tym miejscu, gdzie balkon łączy się z budynkiem, powstaje moment zginający, bardzo poważny, prawda? Czyli poważny moment zginający, na który balkon musi być zazbrojony, czyli balkon żębetowy, klasyczny, musi być połączony trwale z przejściem zbrojenia do struktury budynku, na przykład do wieńca w ścianie. A tak się składa, że w naszym klimacie taki zazbrojony dobrze stalą wieniec stanowi tak zwany mostek ciepły, czyli miejsce, gdzie dobrze przechłodzona płyta balkonowa przewodzi, no po prostu wyprowadza ciepło z budynku na zewnątrz. Tam powstaje taki, na mostku ciepłym powstaje takie zimne miejsce w budynku, tam się wykrapla wilgoć, robi się grzyb, no i tragedia, prawda? Także fantastyczną cechą budynku, no i co my robimy w takim razie z balkonami? No oczywiście opatulamy je w materiały izolujące, tak? Musimy balkony, muszą, płyty balkonowe muszą być grube, muszą być opatulone w wełnę mineralną albo w styropian. I przez to są drogie. Dlatego na dodatek ten wspornik jest kosztowy, tak? Bo trzeba go wylać, on jest gruby, drogi. Dlatego balkony są niewielkie. Natomiast konstrukcja drewniana ma tę cudowną cechę, że drewno ma niską przewodność cieplną, znacznie niższą niż żelbet i stal. W związku z tym można spokojnie robić nieizolowane, bardzo długie, cienkie, wygodne wsporniki. Jedyną kwestią, którą trzeba zapewnić, to jest odpowiedni spadek i izolacja przeciwwodna. Także jedną z fantastycznych kart przetargowych wielokondygnacyjnych budynków drewnianych w wielu realizacjach w Szwajcarii i w Austrii i w Niemczech jest właśnie możliwość realizacji no, bezprecedensowych, pięknych, dużych balkonów, które tam są bardzo cenione. A drugie pytanie dotyczyło akustyki. Tak.
Akustyka, jakby akustyka jest to, jest to bardzo ciekawa, nieoczywista wiedza, która wymyka się metodom numerycznym. Czyli że nie wszystko, jest bardzo dużo subiektywnej wiedzy w badaniach akustycznych i bezpieczeństwo akustyczne, izolacja akustyczna budynków w dużej mierze opiera się o po prostu badania społeczne, tak? Czyli badania ilościowe, ankiety, dlatego że w akustyce jest bardzo trudno rzeczy policzyć. I metodami właśnie tymi metodami badawczymi udało się ustalić, że są dwie grupy częstotliwości przewodzonych przez struktury budowlane, które ludziom dokuczają. To są to tony wysokie i tony niskie. I tak się składa, że drewno dobrze izoluje przeciwko tonom niskim, czyli ono tonom wysokim. W każdym razie chodzi o to, że aby poprawić izolacyjność akustyczną konstrukcji drewnianych przeciwko jednej z tych grup częstotliwości, stosuje się takie rozwiązanie, że trzeba dociążać stropy w specjalny sposób, czyli dosypuje się na stropach takiego obciążenia, które po prostu zmienia charakterystykę wibracyjną stropu czy ściany i poprawia izolacyjność akustyczną na właśnie jedną z grup częstotliwości, na którą drewno jest słabsze. Ale tak jak mówię, jest to na pewno jedno z bardzo dużych wyzwań architektury drewnianej i standardowa grupa rozwiązań standardowych nie jest jeszcze kompletna, czyli po prostu cały czas odbywają się eksperymenty i ludzie starają się cały czas ustalić, jakie rozwiązania są najbardziej ekonomiczne i najbardziej oczywiste, aby budynki drewniane były odpowiednio izolacyjne akustycznie. Dziękuję bardzo. A czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania od tej na końcu? Bo jeszcze sobie jako jedno też w internecie, ja już podchodzę z mikrofonem. Nie, bo wtedy, przepraszam, nie będę słychać. W Kanadzie też są stawiane takie wielokondygnacyjne. W Kanadzie są też stawiane takie wielokondygnacyjne. Tak, jak najbardziej. Co z windami w takich budynkach w ogóle? Z czego są te windy? Windy, tak, oczywiście, tak. Już odpowiadam. Więc tak jak jeden z największych innowatorów obecnych czasów, Michael Green, który spopularyzował ten temat, jest Kanadyjczykiem z Kolumbii Brytyjskiej i na terenie prowincji Kolumbia Brytyjska największe innowacje w kanadyjskiej architekturze drewnianej mają miejsce. Michael Green też położył wielkie zasługi dla spopularyzowania tego tematu, dlatego że on nagrał popularny wykład w serwisie TED. I ten wykład miliony osób obejrzało i on rzeczywiście robi duże wrażenie. No i on nie jest gołosłowny, on też zaprojektował wiele budynków i udało mu się zrealizować imponujące struktury wielokondygnacyjne. Także on jest taką postacią pionierską i właśnie jest Kanadyjczykiem. Także tam zachodzi bardzo ciekawe zjawisko, bo w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, taki problem jak my mamy z kornikiem drukarzem w Tatrach, tak? Czyli nagle pojawił się szkodnik, który zaatakował oczywiście na skalę nieporównywalną z tatrzańską, tylko po prostu całe połacie kontynentu powalił taki jakiś rodzaj żuczka, który zaadaptował się z Azji. I powstało nawet oddzielny materiał, który się nazywa BKP, czyli Beetle Kill Pine, czyli drewno iglaste powalone przez tego chrząszcza, drewno chrząszczowe. I nagle rynek został zalany drewnem z tego szkodnika i powstała motywacja dla rynku do przetworzenia tego materiału i właśnie w Stanach i w Kanadzie dużo pojawiło się konstrukcji z CLT, czyli z tego materiału laminowanego z tych wielkich płyt, konstruowanego z tego właśnie drewna pozyskiwanego z martwych lasów.
I to jest bardzo znamienne dla naszych czasów, bo ta infestacja, plaga tego chrząszcza wiąże się ze zmianami klimatycznymi i to jest jakiś sposób wykorzystania tej fali dziwnych, strasznych zdarzeń, które te zmiany wywołują. A jeszcze było pytanie historyczne. Dlaczego na północy jest tak mało kamiennych budowli? Mam na myśli te tysiące lat. Mm-hmm, tak. No, wydaje mi się, że kamień jest po pierwsze trudniejszy w obróbce, a po drugie jednak w budynkach kamiennych jest bardzo zimno. I bardzo ciekawym przyczynkiem do tego, do zastanowienia nad tym, jest historia tych budynków na Grenlandii. Nie wiem, czy pani zna jak budowano na Grenlandii. Otóż na Grenlandii, która nazywa się, to jest zielony ląd, prawda? Grenland. Ona rzeczywiście była zielona w jakimś takim interglacjale. Były takie miejsca, gdzie po prostu coś tam rosło i ci ludzie północy tam się osiedlili i zbudowali ciekawe osiedla, których relikty przetrwały do dzisiaj. Są to mianowicie takie długie domy na rzucie, powiedzmy, takiego statku, w którym oni mieszkali wspólnie. Były one pokryte trawą, czyli w skrócie budowano w ogóle z tego, co było dostępne, ale o ile w górach, na przykład, w których budowano z kamienia, albo w krajach południowych, no, ogrzewanie było mniejszym wyzwaniem, o tyle w krajach skandynawskich trzeba się było jakoś ochronić przed zimnem. Także drewno było dostępne, w miarę dobrze izolowało, można było je w razie czego spalić, albo właśnie tak jak opowiadałem, przenieść. I dzięki temu no, zyskało tak dominującą rolę. Myślę, że jak się pomyśli o tym, jakie kultury wydały architekturę kamienną, no to jednak były kraje południa, prawda? Czyli kraje, gdzie ten kamień był dostępny, a powiedzmy, że ogrzewanie było trzeciorzędnym zmartwieniem. I jeszcze się pojawiło, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno pytanie o wentylacji. Jak wygląda system wentylacji w budynkach drewnianych? System wentylacji? Tak jak, to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo to jest pytanie techniczne, czyli o esencję budowania. I oczywiście trzeba na nie odpowiedzieć. No więc są trzy zasadnicze sposoby rozwiązywania problemu wentylacyjnego. Albo to jest sposób tradycyjny, czyli grawitacyjny, tak jak to w znakomitej większości zamieszkiwanych przez nas budynków jest rozwiązane, czyli ciepłe powietrze samo uchodzi do góry. No w nowoczesnym budownictwie stosuje się jednak częściej wentylację mechaniczną, czyli powietrze jest poruszane przez maszyny, czyli przez pompy, które zasysają z zewnątrz i tłoczą, i te systemy mechaniczne umożliwiają rekuperację ciepła, tak? Co szczególnie w krajach skandynawskich jest istotne. Także w wielu przypadkach stosuje się albo pasywną, albo aktywną rekuperację ciepła z powietrza wentylacyjnego. Czyli to jest system wentylacji mechanicznej. No i jeszcze jest rosnąca, bardzo ciekawa rzecz, czyli systemy decentralne, czyli stosowanie wentylatorów zintegrowanych na przykład w ramach okiennych, które po prostu wentylują pomieszczenia na zewnątrz takimi maluśkimi wiatraczkami albo na przykład hidrosterowanymi szczelinami, nawietrzakami, które nie wymagają już przewodów i one często są wspomagane małymi silniczkami. No to jest zupełnie nowy trend spotykany. To się też wiąże z tym, że wentylacja mechaniczna kładzie duży nacisk na szczelność budynków. Na przykład powoduje, że w budynkach biurowych wentylowanych mechanicznie często nie można otwierać okien. A tymczasem ludzie zorientowali się, że nieprzyjemnie jest żyć w budynku, w którym nie można sobie otworzyć okna. Dlaczego miałby ktoś sobie nie móc otworzyć okna? Więc okno się otwiera i coraz to lepsze systemy właśnie decentralnie umożliwiają wentylowanie skuteczne pomieszczeń bez zastosowania
przewodów wentylacyjnych? To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i bardzo ciekawy obszar badań też. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? Tutaj. Chciałabym zapytać o te tak zwane drugie domy. Ubolewał Pan nad tym, że współcześnie przerwano tradycję, czy też nawiązanie do tradycyjnego drewnianego budownictwa na terenie Skandynawii. A jak jest z tymi drugimi domami? Czy tutaj zamożni Skandynawowie trzymają się tradycji, a na ile sięgają po nowoczesne rozwiązania? To jest fantastyczny też obszar. Bo wydaje mi się, że to nie chciałbym być opacznie zrozumiany, bo to nie jest tak, że mogę się wypowiedzieć w całości o wszystkich Skandynawach albo nawet o wszystkich Norwegach. Nie znam dokładnych statystyk, bo też trudno jest je poznać. Natomiast moje subiektywne odczucie jest takie, że i to, co wiem na pewno, to jest to, że szacunek dla tradycji w architekturze jest tam na pewno większy niż w znanym mi obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Tak? Czyli ludzie się odnoszą tam do tradycji w sposób nacechowany większym szacunkiem niż tutaj. Często to oznacza aktywne wybory projektowe. Tak? Czyli że wielu Norwegów czy Szwedów, budując sobie ten drugi domek, absolutnie stawia na strukturę tradycyjną, czyli domek, który jest pokryty pionową, drewnianą szalówką, ma dwuspadowy daszek i okna z szerokimi, białymi albo innego koloru obrazkami. I ma kominek i w środku wszystko jest białe, jest hygge i albo drewniane. I w tym sensie wydaje mi się, że mam na przykład, miałem ciekawą styczność z przedsiębiorstwami norweskimi i szwedzkimi, które produkują elementy do budowy domów tradycyjnych, tak? Czyli bardzo tradycyjne profile i bardzo tradycyjne różne detale architektoniczne, różne klamerki, zawiasiki, które są potrzebne stricte do budynków drewnianych tradycyjnych, też do budynków budowanych dzisiaj. I to dotyczy nie tylko całkowicie powszechnej potrzeby odnawiania istniejących starych budynków, które cały czas są remontowane, wymieniane są w nich części, są malowane i one w większości są w doskonałym stanie technicznym, ale też budowy nowych budynków. I bardzo wiele pracowni projektowych i budowlanych zajmuje się budowaniem budynków, które wyglądają tradycyjnie. Ale jednak widzi się wśród tej ogromnej liczby tradycyjnych budowli też coś takiego, że szczególnie młodzi ludzie stawiają na budynki o płaskich dachach, o modernistycznych podziałach i w miastach to jest jeszcze jakby ta problematyka jest jeszcze wyolbrzymiona, prawda? Jest jeszcze mocniej to zaobserwowane, dlatego że w miastach mniej jest tych wzorców tradycyjnych, tak? Może budynki wznoszone w XIX wieku są mniej, na pewno są mniej wygodne do zamieszkania niż współczesne i architektura w XX wieku, w czasie wielu jej bolesnych transformacji i przemian, po prostu na razie nie wytworzyła akceptacji dla form inspirowanych przeszłością, tak? To jest w tej chwili no to jest materiał na oddzielną dyskusję, ale wydaje mi się, że bardzo trudno jest w tej chwili nawiązywać do przeszłości, o ile nie jest ona przeszłością modernistyczną. Chyba już nie ma więcej pytań, to w takim razie bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za... Dziękuję.